Cześć wam wszystkim z tej strony, ja MC, a oto przed wami kolejny odcinek z Gry Portal 2. Panie i panowie, nie było mi trochę na kanale, nie było mi trochę jeśli chodzi ogólnie o filmy, o gry. To mówiłem we vlogu, który widzieliście lub nie widzieliście na kanale, jeżeli nie widzieliście, to oczywiście na kanale jest. Pozmieniało się trochę, widzicie, teraz jesteśmy w OBS-ie, jeśli chodzi o nagrywanie. To co widzicie, to jest gotowy produkt, czyli ja po prostu klikam włącz, klikam wyłącz, gra się nagrywa, to jest wszystko. To jest ogólnie testowe nagranie, jeżeli się tutaj nagra, to nagram to jeszcze raz, ale to jest na razie pierwsza próba, którą ja nagrywam, jeśli chodzi o dźwięk, jeśli chodzi o wszystko, także lecimy dalej, zobaczymy, subskrybujcie, łapkujcie, udostępniajcie, a my lecimy dalej. Panie i panowie, jeśli chodzi o kamerkę i o jej kolor, ja wiem, że jest tragiczny i tak dalej, ale jeszcze o tym pracuję, będę kamerkę kupował w przyszłości, na razie to jest wszystko surowe, żeby zobaczyć, jak ten jeden film wypadnie, nie będę nagrywał kilku filmów pod rząd. Nagram tylko ten jeden, zobaczę jak on wyjdzie, zobaczę jak się na YouTube przetworzy i tak dalej, i tak dalej. Ten film jest Full HD, ja to wiem, ponieważ nie będę to z tego skalował do 2K, tak jak to robiłem wcześniej. Ponieważ to jest strata czasu, to się za długo przetwarza, to tylko wrzuca, a jakość jest tylko trochę lepsza, co naprawdę na filmie. Plus i tak mam mały kanał, who cares, no nie? Także cóż, mamy wieżyczki, musimy je jakoś tutaj pokonać, jak widzicie. Możemy użyć naszego lasera, no i mi się wydaje, że to jest bardzo dobry pomysł. Jedna wieżyczka, pyk! Druga wieżyczka pyk, trzecia wieżyczka pyk. Pięknie, no i teraz musimy ustawić tutaj nasze lustro, żeby te wieżyczki załatwić. Takie mam, wiecie, wrażenie, że tak trzeba zrobić. No widzicie, to wszystko jest w innym miejscu, kamerka jest w innym miejscu, no ogólnie jest ciekawie. Ja wiem, że jest ciekawie. Miejmy nadzieję, że to w ogóle trafi te wieżyczki. Ja muszę stanąć tutaj i muszę ustawić to w tym miejscu jakoś. Chyba zobaczymy, takie mam wrażenie, że chyba on ty chyba jest dobrze, no. Sprawdźmy. Ops. Nie, jednak nie. O, teraz jest okej. Ale to rozwaliłem te z tyłu. I koniecznie te chciałem rozwalić. No, ale te z tyłu się rozwaliły, no. Kurczę. Dobra, poczekajcie. Bo tam kostkę, mogę ten laser w ogóle odpalić na cały czas, tylko na chwilę. Więc hej, zobaczymy jak to będzie działać. Dajcie mi ogólnie znać, czy taki system filmu wam się podoba, bez tego przejścia czarnego na początku, bez auty, albo auta nie będzie. No ogólnie, dajcie mi znać, co myślicie. Ba, tu się otworzyło, wszystko fajnie, ale tu jest jeszcze jedna wieżyczka. Czy my ją możemy jakoś zabić? Ała, tam w ogóle coś schowane jest. Zapewnie by się udało ją pewnie jakoś strzelić, ale jak, nie mam zielonego pojęcia. Może tak, czekajcie, na pewno tak się uda. Tak się na pewno uda, sprawdźmy. Pyk, 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 lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, 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 wieżyczko. Dziękujemy, miło było. Au! Oj, mogę teraz tu wejść, właśnie, poczekajcie. O, tego na pewno nie widziałem wcześniej. Okej. Big turret. Guys. Jezus Maria, no teraz się odpalia ta wieżyczka duża. Hej bro. Ale spoko, okej, chodźmy dalej. To jest kryjówka Ratmana, kolejna jak widzicie. Co tu? Un... Może tak? Nie. Reality. Reality. Reality było, miałoby sens. Większy mi się wydaje. No to właśnie widzimy, że mamy malczyk naukowców i jakaś wielka ręka z góry, no nie? Znaczy z nich się pojawia. Interesujące, bardzo interesujące. To mamy jeszcze podgląd na placówkę, jak ona wygląda. Nie widziałem tego nigdy wcześniej. Jestem szczęśliwy, że to w ogóle to znalazło, że takie coś istnieje. Spoko, no bawcie się ogólnie. O, rany boskie. Dobra, idziemy stąd. Musimy kontynuować naszą grę. Też problem polega na tym, że ja nie wiem, ile nagrywam teraz. I to mi się najmniej w tym całym rozwiązaniu podoba aktualnie, ale... Zobaczymy, może... Może to się jakoś uśmiechnie do mnie faktycznie. Opsa. Dobra, no idziemy dalej. Kolejna komora z głowy, panie i panowie. Dzięki, Grados. A bo tak, bo to przyjęcie urodzinowe dla nas robi, nie? Jakąś niespodziankę, z tego co pamiętam. Mówię, dawno grałem w
jakiekolwiek gry na kanał. Dawno nagrywałem cokolwiek, także to jest na pewno coś nowego i coś mega takiego specyficznego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kajwasz twarz. Jeżeli ten odcinek wyjdzie fajnie, to będę nagrywał dalej. It says this next test was designed by one of Aperture's Nobel Prize winners. It doesn't say what the prize was for. Well, I know it wasn't for being immune to neurotoxin. Oczywiście, że nie. Tu możemy przejść immediately naszą kostkę, co nam da i kostkę, i odblokuje nam tutaj, jak widzicie, to. Tu się otworzyły drzwi, ale... No właśnie, ale co teraz? Zakładam, że ja potrzebuję tutaj zrobić to w ten sposób. O! No nie, no nie, to robi sens, to robi sens. I na górę potrzebuję ogólnie wejść z... w ten sposób. Bo, zaraz wam pokażę, co muszę zrobić. Muszę postawić portal pomarańczowy. Dobra, idziemy teraz tutaj, żeby wejść na naszą windę. Mhm, już wiecie, o co mi chodzi, bo ta winda się odpala, a nie możemy na nią wejść. I teraz pyk, lecimy na górę. I już się otworzyły, bo kostka spadła przez most, no nie? I didn't. In fact, we're headed to your surprise right now. After all these years, I'm getting choked up just thinking about it. Dobra, pani GLaDOS, zobaczymy, co teraz szykujesz. Ja chyba sobie przypominam, co to będzie. Nie będzie nic fajnego oczywiście, ale wam spoilerować nie będę oczywiście, także na spokojnie zwiedzimy to razem i sprawdzimy, co to ogólnie jest. Niespodzianka, rozdział czwarty. Dotarliśmy do rozdziału czwartego, panie i panowie. Oj. Initiating surprise in 3, 2, 1. I made it all up. Surprise. Oj, mieliśmy się z rodzicami spotkać, nie? Thanks, GLaDOS. I love you. Oh shit. Oh shit. Okej, muszę za tym być, bo mnie zastrzeli ta wieżyczka. Okej, jak cię załatwić? Kochana wieżyczko, tu mogę portal postawić. To już mi daje jakieś możliwości większe na pewno. Mogę się tak bardziej tutaj poruszać z tego, co widzę. Tam jest laser. Ta by się przydało przejść. Dobra, tam możemy przejść chyba na spokojnie, z tego, co mi się wydaje. Nikt nas nie zastrzeli. W sumie taka jest nadzieja, że nas nie zastrzeli nikt. Dobra, tu dostaniemy kostkę. Kostka poleci tam. I one się strysną. Dobra, to wiem, co muszę zrobić. Potrzebuję tam dać portal i potrzebuję dać portal tutaj, w tym miejscu mniej więcej. No, powiedzmy, że będzie ok. Dostajemy obydwie kostki, bo się ze sobą nie strysną. Zajebiście. No i teraz... Tak, tam poleciała jedna, tu poleciała druga, świetnie. Potrzebujemy teraz tam się dostać z powrotem, żeby nas... Wieżyczka nasza nie zastrzeliła. Poproszę kostkę, dziękuję. Lasy mamy w tamtym miejscu, poproszę tą drugą kostkę w sumie też. Czy mi się przyda. No i musimy iść teraz tam za tymi kostkami. Ops, 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 dobra. No i musimy tą gnojówę załatwić, na pewno. Ale i tą wieżyczkę akurat załatwimy bez problemu, także na spokojnie. Au, au, zabije mnie, zabije mnie, nie zabija mnie, dobra. Chodź się napierdalać. I tyle cię było. Dobra, to w takim razie mamy to tutaj i musimy dać chyba to tutaj, żeby trafiło w te trzy punkty i będziemy w domu. Yes. I feel awful about that surprise. Tell you what. Let's give your parents a call right now. Na pewno odbieram. Na pewno są nasi rodzice, na 100%. Ja pierdolę, ładnie. Oh, that's sad. But impressive. Maybe they worked at the phone company. A to jest tak mądre. Osoba, do której chcesz się dodzwonić, nie kocha cię. Nie dzwoń nigdy więcej. Klik. To była fajna zagadka swoją drogą, bardzo mi się podobała. O, czemu tak powoli? Whitley! Hey, how's it going? I talked my way onto the old nanobot work crew rebuilding this shaft. They are really small. So, oh, I know, Jerry! No, I'm on a break, mate. On a break. Ah! Just hang in there for five more... What, Jerry? You can't fire me for that. Yes, Jerry. Or maybe your prejudiced worksite should have accommodated a nanobot of my size. Thanks for the hate crime, Jer.
See you in court, mate. Anyway, look, just hang in there for five more chambers. Pięć pomieszczeń? Człowieku! Wiesz, co tutaj przechodzę? Nie, czy to będą wszystkie, bo chyba teraz jest 17, jest 22, więc to by miało sens, że jeszcze 5. Well, you know the old formula. Comedy equals tragedy plus time. And you have been asleep for a while. So I guess it's actually pretty funny when you do the math. No właśnie, ty matematykę umiesz, ale Whitley chyba nie do końca, bo coś mi się wydaje, że gościowi się pomyliło troszeczkę, jeśli chodzi o... To się, grze się tekstury pomyliły. Jeśli chodzi o matematykę, no bo to się nie równa tak, jak on myśli, że się równa. To mi się wydaje, że musimy zejść na dół. Nie za wiele u góry zrobimy. Okej, okay, dobra, tu możemy przejść. Jest, okej, okay. Co jest tam u góry? Poza tym, że musimy tam kostkę zanieść. To jedyne co wiem. Czemu tak tekstury się bugują? Nie powinny tak się bugować tekstury. Halo, co się dzieje? Oh shit, dobra. To jest pierwsze, co? Co mi da to w ogóle? Nic? Coś? Cokolwiek? Szkoda, że tu jest jakiś target i to chyba wybija, to są te wybijające. W ogóle są wieżyczki, to jest drugie, to musi strzelić no jako drugie. Ale mam jedną tą. Nie za bardzo mogę to odbić jakiegokolwiek kierunku stąd. O, cześć kamero. Więc po prostu interesuje mnie, jak to zrobić. Ja na przykład tu wejdę. Co się stanie? Co się w ogóle dzieje? Tu jest nie, tu jest dół, stąd przyszedłem. Okej. Okay. Tu jest numer 2. Tu jest jeszcze jedna kostka, którą bym mógł zdobyć. Jakoś, jakimś sposobem dziwnym. Znaczy, w sumie wiem jakim, bo to nie jest skomplikowane, ale... Just look. Just look, okej? Okay? Just look. Tak, to się musi udać. Dobra, udało się. Ale nie było skomplikowane. Mamy teraz drugą kostkę. I czy możemy tam się jakoś dostać w normalny sposób? Czy możemy się wybić? Okej, okay, czyli sytuacja jest następująca. Dokładnie taka sama, jak była przed chwilą. Nie musiałem się nawet wybijać. Mogłem tu po prostu zejść. Ale zrobiłem to moim sposobem. I wydaje mi się, że sposób jest lepszy. Tu możemy do kółka iść? Nie, myślałem, że to jest ten, co... Że możemy tam strzelić, ale jednak nie. Mogę zrobić taki myk. Ale to już faktycznie muszę zrobić ten myk, o którym mówiłem wcześniej. Także no, muszę się teraz niesamowicie skupić. Ty, zrobiłem to! Nie wierzę. Ale no, dobra, tam jest dwójka. Okej, okay, no, spoko, ale... Do trójki, a tam jest trzecia kostka. Aaa. Chyba no to, no wiecie, ja wiem co mam zrobić. No, nie jestem głupi tutaj. Absolutnie. Ja doskonale wiem co mam zrobić. To podadamy sobie w ten sposób. O, i musimy strzelić nim tam, żeby tam dolecieć. Dobra, hops. Chyba będzie okej. Okay. Nie mam zielonego pojęcia. Udało się, dobra. Mamy trzecią. I wydawaliśmy akurat tutaj, zajebiście. Au, nie umieraj. Palimy wieżyczki. Dobra, i teraz mamy to. I dzięki czemu możemy już, mi się wydaje, do celu skoczyć. Uwaga, let's go! Udało się, zajebiście. To nie było takie skomplikowane, tak naprawdę. Daliśmy radę. Patrzę na bok, bo tu mam telefon z czasem. I thought about our dilemma, and I came up with a solution that I honestly think works out best for one of both of us. Zobaczymy. Jeszcze mamy dwie komory, to jest z tej głównej, które mamy napisane, ten 22. Nie 20, mamy 3 jeszcze, sorry. Mamy jeszcze 3. Bo nie umiem liczyć. Dobra. Rozdział 4 jest w toku. Federal regulations require me to warn you that this next test chamber is looking pretty good. That's right. The facility is completely operational again. No proszę. Pamiętam tą zagadkę. Ja na tej zagadce się długo męczyłem, więc miejmy nadzieję, że nie będę się z nią męczył aż tak długo tym razem. Także tak, pierwsze co, mamy tutaj pod kątem laser, co nam mówi od razu, immediately, że możemy nim strzelić pod kątem. Right? Tylko właśnie, pytacie w którą stronę? Właśnie na przykład w tą. Właśnie muzyka odpaliła. Bardzo podejrzana zresztą. I don't like it. I really don't like it, ale dobra.
mamy to w ten sposób, możemy tutaj jeszcze zrobić to w ten sposób. Czy ja to rozwiązałem już? To jest rozwiązanie mojej strasznie ciężkiej zagadki, która była wcześniej? Tak, chyba rozwiązałem już. Tak, no to faktycznie było kurwa skomplikowane. O Boże, jestem mądrzejszy! Już byłem kiedyś. Na to wychodzi. Jak się muzyka dziwna odpaliła, nie? Taka śmieszna. King Camero. It was easy, really. You just have Speedam to look at things dwa. Objectively, see what you don't need anymore, and trim out the fat. Mamy chyba około 13-13 minut odcinka. Jestem ciekaw, czy mam rację. Sprawdzimy. I've got a surprise for you after this next test. O nie. Not a fake, tragic surprise like last time. A real surprise with tragic consequences and real confetti this time. The good stuff. Our last bag. Part of me is going to miss it, but at the end of the day, it was just taking up space. Space. O, i danie położyłem w ogóle ten. What's going on? Most. Who turned off the lights? Quickly? Hey, buddy. I'm speaking in an accent that is beyond her range of hearing. Look, metal ball, I can hear you. Run, I don't need to do the voice, run! Run! Okej, dobra, okej, to jest dużo rzeczy teraz, powiem ci. Okay, quick recap. Sabotażysta, blokowano osiągnięcie, gdzie bot jest dużej litery. Pięknie, uciekamy, tak? Dobrze rozumiem, Whitney? Tylko w drugą stronę, do góry rozumiem, okej, dobra, spoko. Biegnę ile mogę, okej? The irony is you were almost at the last test. Here it is. Why don't you just Nie, Gratos, nie. It's an easier way than whatever asinine. Nie, ja znam to. Ja znam to. Jezus Maria, okej. Nie trzymuję się, robię co mogę. Jezus Maria, w ogóle słuchawki mi coś się spieprzyły. Chyba mi właśnie jedna słuchawka padła. O nie. No, jedna słuchawka mi tylko gra. O nie, moje słuchawki biedne. Ja pierdzielę, dobra, będę musiał na słuchawkach na kablu po prostu działać. To jest taki douszny, a nie taki. A moje słuchawki, dlaczego się spieprzyło? O Jezu, wieżyczki. Gincie. Co, jesteście po stronie wroga, więc musicie umrzeć. Masz pomysł jakiś, Whitley? Dobra, udało się, wychodzimy. Mówiłem, że jest plotwist. Uciekamy tak samo jak w jedynce, ale tu będzie znacznie grubiej, można powiedzieć. Większa fabuła, ogólnie wszystko będzie zajebiste. Tylko musimy wytrwać z tą serią do końca. God damn it. Będziemy cieszyć, Rzeczko. Na Rzeczko. To możemy w górę wejść jakoś? Chyba byśmy tam mogli jakoś wejść, ja nie mam pojęcia jak, w jaki sposób, ale może by się udało jakoś. Jakbyśmy znaleźli jakąś ścianę odpowiednią. Bo dalej zostały, no nie? No a drugi raz nie pozwoli chyba, żebyśmy uciekli, mi się wydaje, wiesz? Czy drugi raz nie pozwoli na to? Jak mam tam na górę wejść? Jakiej windy? Tu jest winda, dobra. Boże. Wiecie, że czasy spieprzyły? Dobra, pomajstowałem trochę i działają znowu. Ale spieprzyły się. Coś się spieprzyło w tych słuchawkach hardo, niestety. Ja to słyszę, ja to czuję. Nowe słuchawki time. Krótko mówiąc, trzeba sobie zakupić nowe słuchawki, nowy sprzęt, bo zaczyna być pomału zdezelowany ten cały sprzęt. Rozdział 5, ucieczka. I mi się wydaje, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek i zobaczyć, czy w ogóle się dobrze nagrał. I jeżeli nagrał się dobrze, to będziemy grać OBS-em, ale też nie wszystko, bo nie wszystko OBS uciąga. Gotów! Uwoj! Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się na jeżeli się pali. Zapraszam was na kolejne odcinki Polta 2 na tym kanale. Trzymajcie się! Pa, pa!